Dziś czwartek 18 lipca Ewangelia Mateusza 11 rozdział 28 do 30. Drodzy, Jezus mówi tak: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię." Te słowa przede wszystkim odnoszę do sakramentu spowiedzi świętej. Ilekroć osoby przychodzą do spowiedzi, tylekroć widzę, z jakimi ciężarami, z jakimi trudnościami się w tym swoim życiu borykają. I myślę sobie, że w tej spowiedzi nie tyle chodzi o to, żeby ktoś odszedł z takim poczuciem, że został mu zdjęty ciężar, bo niektóre sytuacje, z którymi osoby przychodzą do konfesjonału, są jakby takimi sytuacjami strukturalnymi albo nawet grzechami strukturalnymi. Które będą jeszcze trwały, i być może nawet do końca życia, te osoby będą musiały się z tą sytuacją borykać. Ale najważniejsze jest to, że tam, właśnie u Jezusa, w konfesjonale, spotykają kogoś, kto im mówi: Będę to niósł z tobą, niezależnie od okoliczności i niezależnie jak długo będzie trzeba. A więc nie tyle uwolnienie, chociaż też ale przede wszystkim zrozumienie że w tym wszystkim w tym niesieniu twojego krzyża codziennego ciężaru nie jesteś sam jest ktoś kto chce to nieść z tobą niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen do usłyszenia